Tu mamy taką dosyć nietypową naczepę, przystosowaną do transportu rolek stali i elementów stalowych. Dosyć ciekawa konstrukcja zabudowy naczepy, która pozwala na bardzo szybkie otwarcie. Po prostu przy załadunku czy rozładunku ta cała konstrukcja zabudowy przesuwa się do przodu. Odsłania w ten sposób bardzo szybko bok i górę naczepy. Także bardzo szybko dostajemy się i można ładować. Zaraz pokażę, jak to się robi. Tutaj mamy taki jakby zamek. Tu jest kluczyk. Trzeba ten zamek zwolnić i cała ta konstrukcja przesunie się do przodu. Tutaj mamy taki zamek. Tym kluczem otwiera się. No i przesuwamy do przodu całość. Jak widać, bardzo szybko uzyskaliśmy platformę, na którą można układać elementy stalowe, rury, szyny, oczywiście rolki. Tutaj mamy muldę, odkrywa się rów, punkty zabezpieczeń, w które wkłada się sztyce stalowe. Dzięki takiej naczepie bardzo szybko odbywa się załadunek i bardzo szybko plandekuje się, że tak powiem, towar poprzez właśnie zsunięcie tego dachu i zamknięcie naczepy. Tutaj mamy różne właśnie te sztyce metalowe. Tutaj mamy również łańcuchy. Także zabezpieczenie, środki zabezpieczające. No i teraz zasuniemy.
i tutaj jeszcze zablokuję ją, tą konstrukcję. I gotowe. I byłoby na tyle. A,